Więc możemy zaczynać. Witam Państwa serdecznie na tej konferencji prasowej zorganizowanej przez Driven Hotels. Dziękuję za tak liczne przybycie. Miło aury bardziej plażowej niż przeznaczonej na takie spotkanie. I witam sobie bardzo serdecznie pana prezydenta miasta Janusza Zmurkiewicza, że zechciał zaszczycić nas swoją obecnością na tej konferencji prasowej. Teraz chciałbym oddać głos panu prezydentowi, żeby w kilku słowach opowiedział o ostatnich sukcesach Świnoujścia, a w dalszej części konferencji ja będę mówił na temat naszego projektu Baltic Molo, który realizujemy w Świnoujściu. Proszę Państwa, ja myślę, że największym sukcesem to jest to, co tu widzicie na tych plażach. Rozumiem, że już niedługo, wyprzedając to, co pan prezydent powiedział w szczegółach, będziemy w Świnoujściu mieli nie tylko, mamy hotel Hilton, ale również będzie hotel Radisson Blue. Rozumiem, że barwy te niebieskie będą obowiązywały również na tym obiekcie, którego tu nie ma, ale chciałbym Państwa poinformować, że bodajże w ubiegłym tygodniu, może nawet dwa tygodnie temu, podpisałem decyzję o pozwoleniu na budowę na kolejne obiekty, które tu będą po mojej lewej stronie realizowane. Może nie na całość jeszcze inwestycji, bo nie było tam mola i nie było tego mniejszego hotelu, ale to wszystko, co do poziomu zero i ten hotel kilkunastopiętrowy, to już pozwolenie na budowę objęło. I tak jak tu mnie pan Rydzewski przed chwilą poinformował, we wrześniu tego roku rozpoczyna się realizacja kolejnego etapu hotelu Radisson Blue. Bardzo się cieszę, że inwestor realizuje przystępuje do realizacji drugiego etapu. Mieliśmy wszystko jako świnoujski samorząd, żeby to pozwolenie otrzymał w możliwie krótkim czasie. Jakbyście Państwo zobaczyli dokumenty, które były niezbędne, żeby to pozwolenie otrzymać. Jakbyście Państwo zobaczyli ilość tych dokumentów, które musieli przeanalizować moi współpracownicy Wydziału Architektury i przygotować mi pozwolenie na budowę. Jest ogromna ilość materiału, ogromna praca, która została wykonana i wierzę w to, że ta inwestycja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem, planami, które pan Rydzewski za chwilę tu przedstawi. Dziękuję bardzo panu prezydentowi za informacje na temat stanu bieżącego inwestycji, że za tak ciepłe słowa o nas jak gości inwestorze. Ja mogę sobie, z bratem tworzymy biznesowy duet i możemy sobie na taki luksus pozwolić, że jednocześnie o tej samej godzinie zaczęła się konferencja prasowa też w Warszawie, gdzie mamy siedzibę naszych spółek. To tak nawiasem mówiąc. A więc jak już Państwo domyśliliście się, trudno się nie domyślić z plansz reklamowych, Zlewa Invest zdecydowała się na rozpoczęcie współpracy z jedną z największych sieci hotelowych na świecie, Radisson Blue. Podpisała umowę z tą siecią. Co ważne, hotel nie będzie w zarządzaniu Radissona, a hotel będzie zarządzała nasza spółka operatorska. Więc hotel będzie funkcjonował we franczyzie. Dodatkowo, tak naprawdę to jest pierwszy hotel w Europie środkowo-wschodniej, który będzie w tej sieci funkcjonował we franczyzie. Radisson nigdy wcześniej nie zdecydował się postawić na zewnętrzną firmę zarządzającą hotelem, jakby oddać swój brand zarządzanie komuś innego. Co stanowi podkreślenie tego, jakim zaufaniem nas ta sieć obdarzyła, jak cenią nasze doświadczenie w branży hotelarskiej. Już nie małe, bo aktualnie po dwóch nowych inwestycjach otwartych w czerwcu tego roku w Ustroniu Morskim i Dune Hotel w Kobrzegu, pięciogwiazdkowy, kolejny nasz hotel w Kobrzegu, mamy obecnie 6 obiektów funkcjonujących na wybrzeżu i w polskich górach. Dodatkowo będzie to pierwszy hotel typu resort, a więc miejscowości wypoczynkowej w sieci Radisson. Do tej pory Radisson koncentrował się na dużych miastach,
biznesowych centrach regionów, a więc Warszawa, Trójmiasto, Kraków, Wrocław. Tym razem Radisson zdecydował się otworzyć pierwszy hotel w miejscowości wypoczynkowej, na co złożyło się kilka czynników. Po pierwsze to lokalizacja, jak Państwo wiecie, Baltic Park Molo, i ta lokalizacja to jest, nie ukrywając, jedyna taka lokalizacja w Świnoujściu. Najlepsze miejsce, centrum dzielnicy uzdrowiskowej, jednocześnie przy samym morzu, także pokoje będą miały widok na morze. Kolejną ciekawostką dotyczącą naszej inwestycji Baltic Park Molo jest to, że jest to pierwszy hotel w Polsce już zarejestrowany, który jest projektowany w certyfikacji LEED. Jest to certyfikacja amerykańska stosowana dla biurowców i budynków użyteczności publicznej, świadcząca o tym, jak bardzo efektywny, jaką efektywność dla środowiska ma budynek. W tym budynku Baltic Park Molo na razie nie mogę niestety zdradzić więcej szczegółów, ale będzie szereg bardzo innowacyjnych rozwiązań ekologicznych będzie zastosowanych. Myślę, że na ten temat porozmawiamy w późniejszym czasie. Dlaczego zdecydowaliśmy się na rozpoczęcie współpracy z siecią. Do tej pory zarządzaliśmy hotelami pod swoją marką. Jednak dostęp do know-how, doświadczenia i wiedzy tak dużego operatora, który jest tak naprawdę w segmencie hoteli luksusowych największym operatorem w Europie, będzie kamieniem milowym w rozwoju naszej grupy, da możliwości rozwoju szkoleń dla pracowników, których w Świnoujściu będziemy potrzebować naprawdę dużo. W przyszłym roku po otwarciu części apartamentowej będzie to kilkadziesiąt osób, ale po otwarciu hotelu przewidujemy, że będzie zatrudnienie na poziomie 250-300 osób. W tym hotelu w pierwszej części, a jak wiadomo, będą kolejne etapy tej inwestycji, kolejne etapy na działce obok, którą do miasta kupiliśmy.